Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest Szymon Chojnowski, kandydat do Sejmu z ramienia Lewicy, ostatni na liście. Witam Pana. Witam serdecznie. Na co dzień pełni Pan funkcję wiceprezydenta Świdnicy. Skąd pomysł na to, żeby iść do wielkiej polityki? Przede wszystkim mam już dosyć jako samorządowiec traktowania samorządu, bo pewnie Państwo zauważyli, że mamy coraz mniej imprez, coraz mniej wydarzeń, coraz mniej pieniędzy na remonty, na chodniki, na podstawowe rzeczy. No i wielu samorządowców dzisiaj ma problem ze spięciem budżetu i to się niestety przekłada na życie naszych mieszkańców. Dlatego też stwierdziłem, że nie mogę biernie się przyglądać, tylko muszę sam też zacząć coś z tym robić. Jak Pan ocenia te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i ich nastawienia do samorządów? No niestety trudno powiedzieć coś dobrego, jeśli chodzi o samorząd, tak jak przed chwilą powiedziałem. Te zmiany podatkowe, które są wprowadzane, odbijają się na samorządach, a w konsekwencji niestety też i na mieszkańcach, bo coraz więcej miast decyduje się na przykład na ograniczanie wydarzeń różnych, kulturalnych, koncertów, remontów najbardziej potrzebnych dla ludzi. Co Pan uważa jest najważniejsze dla młodych ludzi, jeżeli chodzi o najbliższe wybory? O co pytają Pana na mieście? No ja niestety spowodowałem też pewną wojnę w internecie, w mediach społecznościowych, bo Konfederacja zaczęła mnie bardzo atakować jako osobę z lewicy. Jestem też jeszcze może jako młoda w miarę osoba, tak mógłbym się scharakteryzować i tłumaczę też przede wszystkim młodym ludziom, ale nie tylko, co to znaczy wolność, dlaczego Konfederacja, która nam wmawia, co to ich zdaniem jest wolność, tak naprawdę nie wie, o czym mówi, bo co to dla mnie na przykład jest wolność? Wolność to jest przykładowo to, że mogę się czuć sobą, że jest miejsce dla każdego w tym kraju, czy niezależnie od tego, kim jesteś, kim się czujesz, czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami, czy jesteś osobą nie hetero. Dla każdego jest tutaj miejsce w tym kraju i czas to powiedzieć. No, myślę, że kobiety też zarządów PiS-u i Konfederacji nie mogłyby się czuć jak należy w cywilizowanym kraju, bo ich prawa byłyby bardzo ograniczone. Ale jak widać, ta polaryzacja politykom się opłaca. Tak, niektórym partiom zapewne tak. Natomiast dlatego ja reprezentuję Lewicę jako taką siłę nieco pomiędzy, ponieważ chcemy pokazać pewne elementy zarówno socjalne, jak i takie światopoglądowe, które nas wyróżniają. I chcemy być po prostu taką ofertą dla wielu osób, które nie chcą uczestniczyć w tej wojnie pomiędzy PiS-em i Platformą. Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło program Mieszkanie Plus. Jakoś ten program nie wyszedł. Jaki Pan ma pomysł dla młodych? No przede wszystkim sam odczuwam na swojej kieszeni wysokość rat kredytowych i jak rozmawiam z ludźmi, to są przerażeni, bo to są często raty, które dwukrotnie przewyższają te, które były wcześniej. To jest niestety ogromny problem dla wielu osób, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy do mnie podchodzą i pytają się, jaki my mamy pomysł. No przede wszystkim też jako samorządowiec mogę powiedzieć z doświadczeniem, że musimy inwestować w budownictwo społeczne, w tanie mieszkania na wynajem, bo coraz więcej osób nie chce kupować mieszkań. Chce mieć po prostu dobry standard mieszkania, tak jak to na Zachodzie często jest, bez kupowania tego mieszkania. I może wynajmować nawet przez całe życie, jeśli ten standard komuś odpowiada. W Świdnicy bardzo mocno inwestujemy w TBS, jest bardzo długa kolejka chętnych. Są to porządne, naprawdę mieszkania, z których ludzie korzystają. I myślę, że to jest dobry kierunek. Jakby była pomoc od państwa większa niż dotychczas, czyli większe dotacje na takie inwestycje, to myślę, że większość gmin w Polsce by z tego korzystało, a ludzie by z tego też byli zadowoleni. Mówimy o potrzebach młodych, a co z seniorami? No seniorzy ewidentnie też potrzebują wsparcia. Jak teraz rozmawiam z wyborcami, z osobami starszymi, to mówią mi, że mają na przykład 2000 zł emerytury i nie starcza im na podstawowe zakupy. No i co z tego, że ktoś dostanie 13, 14 czy 15 emeryturę, to są takie rzucane ochłapy co jakiś czas. Kiedy widzimy, jakie są ceny w sklepach, widzimy, jakie są czynsze, widzimy, jakie są ceny energii, jaka jest drożyzna i to naprawdę nie wystarcza. My musimy zacząć myśleć naprawdę o jakiejś takiej minimalnej emeryturze, która zapewnia minimum egzystencji ludziom, bo nie może być tak, jak ostatnio w Kłodzku do mnie podchodzi pani, która mówi, że ma 200 zł na zakupy na cały miesiąc. Jak pan uważa, dlaczego co 4 lata głosuje około 55-60 paru procent, a reszta nie chcę iść na wybory?
Ja myślę, że to jest taka trochę degrengolada, może nie widzą właśnie innych kandydatów, może trzeba im dać szerszą ofertę. Dlatego ja też wychodzę ze swoim programem, ze swoją osobą, żeby pokazać pewną nowość też w polityce, bo myślę, że potrzebne są osoby nowe, osoby z młodszych pokoleń, które będą w Sejmie, które mają energię, które mają doświadczenie w samorządzie, bo już jestem prawie 9 lat, więc myślę, że też czas na pewne zmiany w Sejmie. W jaki sposób chciałby Pan przekonać naszych widzów, żeby po pierwsze poszli, zagłosowali również na Pana? No przede wszystkim zachęcam serdecznie, żeby dać szansę nowym osobom, żeby nie patrzeć tylko na kolejność na liście, ale patrzeć na nazwisko, sprawdzić, co ta osoba ma na swoim koncie, czy już ma jakieś osiągnięcia, co ma do zaoferowania, jaki ma program. Dlatego ja z ostatniego miejsca na liście Lewicy chcę pokazać nową jakość, chcę pokazać ofertę dla różnych grup społecznych i na pewno zapewniam o swojej aktywności jako osoba, która już jest bardzo aktywna w swoim regionie, bo nie tylko w Świdnicy, ale często jestem w Dzierżoniowie, w Wałbrzychu, w Kłodzku z racji swojej pracy i doskonale znam problemy ludzi. Zauważyłem, że coraz więcej w tych wyborach samorządowców startuje do Sejmu, ponieważ zauważyli też, że bardzo często w samym Sejmie znajdują się osoby, które zostają posłami, ale kompletnie nigdy nie były w samorządzie, a później o tym samorządzie decydują. To jest swego rodzaju takie też wkurzenie chyba. Tak, ja myślę, że tak jak rozmawiam też z ludźmi na ulicach, to już chyba też dużo osób ma dosyć takich posłów, którzy podnoszą tylko rękę na tak lub głosują na tak lub na nie. I chyba czas na coś więcej, pora na większą aktywność, na obecność w regionie przede wszystkim, żeby tu być z ludźmi, znać ich problemy, interesować się wszystkim, co się dzieje, rozmawiać z samorządowcami. To jest niby takie oczywiste, ale myślę, że niewielu posłów w Polsce jest takich, których można było jako przykład postawić. Posłowie, z którymi rozmawiam bardzo często tutaj na lokalnym rynku, w naszych małych ojczyznach, mówią: tutaj my robimy swoje, najlepiej chcemy dla naszego regionu, ale jadą do Warszawy i głosują bardzo dziwnie, bardzo często. Jak pan myśli, dlaczego w tych mediach ogólnopolskich jest taka narracja prowadzona? Jaka narracja, że... No w sensie takiej polaryzacji, że praktycznie straszą jedni drugich. No myślę, że to jest w interesie dwóch największych partii, a pora zacząć tą pracę u podstaw, pora zwrócić się do ludzi, nie tylko do swoich wyborców, nie tylko do osób o poglądach takich czy innych, tylko reprezentować dany region przede wszystkim. Czyli jak trzeba zrobić, nie wiem, nową drogę, nową linię kolejową, trzeba ją wyremontować, no to nie patrzmy na przynależność partyjną, tylko działajmy wspólnie dla dobra. No i my to na przykład w Świdnicy z panią prezydent udowadniamy od wielu lat, że niezależnie od szyldów partyjnych, jeśli coś jest w interesie miasta, no to musimy walczyć o to miasto, musimy walczyć o każdą dotację. I myślę, że tak samo powinno być później. Jeśli ja będę tym przedstawicielem Lewicy w parlamencie, na pewno będę starał się działać ponad podziałami w interesie mieszkańców regionu. Kiedyś było tak, mówię o samorządzie, że jak chciało się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, to ten projekt naprawdę trzeba było dobrze przygotować. W tej chwili wpisuje się jedno zdanie, idzie i ktoś u góry o tym decyduje. Tak powinno być? No na pewno nie. Myślę, że tutaj powinny być jasne, precyzyjne reguły takich konkursów. Też pamiętam takie konkursy, bo w nich uczestniczyliśmy. I trzeba właśnie wrócić na przykład do funduszów, które pozwalały nam budować, na przykład dofinansować stadion w Świdnicy, remont lodowiska w Świdnicy. To były właśnie takie konkursy z prawdziwego zdarzenia, gdzie trzeba było się naprawdę dobrze do tego przygotować i pora po prostu do tego wrócić. Jak pan sądzi, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość blokuje KPO? To jest jakieś celowe działanie? Szczerze mówiąc, większość ludzi, ja też już zaczynamy się chyba gubić w tej całej historii i to jakby może ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, że tych pieniędzy po prostu nie ma, a my na te pieniądze czekamy, bo to dla naszych miast tutaj oznacza konkretne inwestycje. To są często bardzo duże, bardzo potrzebne rzeczy. To są remonty dróg, to są bardzo ważne inwestycje dla każdego mieszkańca. Mógłbym tutaj długo je wymieniać, ale naprawdę czas to zmienić, czas odblokować te pieniądze i zacząć się dogadywać z Unią Europejską. Jeżeli zostanie pan posłem, czym się pan zajmie w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności, poza tymi zmianami prawnymi, które zapewne by nas czekały,
to chciałbym odwiedzić jak najwięcej miast mojego regionu, wrócić tutaj, zebrać te najważniejsze kwestie, bo one mi się w czasie kampanii oczywiście pojawiają, ale trzeba to usystematyzować i wrócić do tego, przede wszystkim, żeby wspólnie z samorządowcami z naszego regionu wypracować najważniejsze rzeczy, na których nam zależy. A w jaki sposób przekonuje Pan wszystkich swoich znajomych, bliskich, tych, których Pan poznał, że 15 października wszyscy powinniśmy pójść do urn i że to nie jest tylko nasz obowiązek, ale przywilej? Owszem, jak słyszę czasami, że ktoś mi rzuca na odczepnego, że nie idzie na wybory i jest z tego zadowolony, no to ja jestem skonfundowany. Nie wiem po prostu, co mam na to odpowiadać. Nie jest to coś, czego należy się chwalić. Bo to jest taka chwila, kiedy raz na parę lat możemy tą kartkę wziąć, zaznaczyć, kto nam się podoba. Jeśli ci się nie podoba dana partia, możesz popatrzeć też na nazwiska. Nie musisz zakreślać pierwszej osoby. Możesz wybrać sobie osobę, która tobie leży. Nie zawsze jest to kandydat partyjny. Ja na przykład jestem osobą bezpartyjną, która jest na tej liście, ponieważ ma takie, a nie inne poglądy, ale też jestem otwarty na ludzi o różnych poglądach i jestem skoncentrowany na konkretnych sprawach, o które trzeba walczyć dla naszego regionu. Także podsumowując, trzeba iść na wybory, warto iść na wybory, czy masz lat 18 czy 80, nie ma to tutaj znaczenia, twój głos liczy się tak samo. Zwłaszcza też apeluję do młodych ludzi, bo z nimi widzę jest największy problem i patrząc na statystyki. Młodzi ludzie, kochani, jeśli chcecie mieć tą wolność, jeśli chcecie robić tak jak dotychczas, planować wiele swoich rzeczy, wyjechać za granicę, rozwijać się, no to nie macie wyjścia, tak naprawdę zawalczcie sami o siebie. Jeśli chcecie żyć w wolnym kraju, jeśli chcecie, żeby ktoś wam nie zaglądał do waszego życia prywatnego i żebyście się mogli realizować, to zagłosujcie na Lewicę, zagłosujcie na mnie. Dziękuję panu dzisiaj za rozmowę w studio, a państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był Szymon Chojnowski, kandydat do Sejmu z ramienia Lewicy, ostatni na liście. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.